Radio Kraków. Radio Kraków. A skoro świada w kalendarzu, Szanowni Państwo, to spotkanie z Katedrą Gospodarki Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego. Dziś w osobie pana profesora Łukasza Mamicy. Dzień dobry panie profesorze, witam. Dzień dobry. Witam serdecznie. Porozmawiamy sobie dzisiaj słów kilka o reformie szkolnictwa wyższego i finansowaniu badań naukowych. Tak ogólnikowo, ale to wszystko pod kątem konferencji programowej, e, narodowej. E, może pan mi pomóc tutaj. O, już mamy ściągę konferencję programowa Narodowego Kongresu Nauki, która odbyła się we Wrocławiu I właśnie świeżo Pan z Wrocławia przyjechał, był panie profesorze. To, że reforma, to chciałby się powiedzieć dobrze, bo słowo reforma może mieć dwojakie, dwojakie znaczenie, albo przynajmniej dwojako może być odbierana. Ale jeżeli patrzymy przez pryzmat wyższych uczelni, my przed wejściem na ten rozmawialiśmy sobie troszeczkę o tym, szczególnie mam tu na myśli ten zapis o współczynniku liczby studentów na nauczyciela akademickiego między innymi to jest jeden z elementów takiej szerszej dyskusji, mm. ponieważ ten, ta konferencja, o której tutaj pan wspomniał we Wrocławiu, to jest jedna z takiego cyklu konferencji. Co miesiąc środowisko naukowe w Polsce spotyka się w innym mieście i dyskutuje o, o problemach. Tak? I o ile we Wrocławiu rozmawialiśmy teraz o problemie innowacyjności i relacji, o których myślę, że za chwilę wrócimy, mm. to jednak takim najbardziej gorącym tematem jest właśnie ten współczesny, Czynnik, o którym Pan wspomniał. To są jeszcze propozycje Ministerstwa Nauki, tak żeby na jednego pracownika naukowo-dydaktycznego przypadało od 12 do 13 studentów. No i o ile w założeniu jest to, no, można powiedzieć, dosyć słuszne rozwiązanie, bo podniesie jakość dydaktyki, ponieważ będziemy mieć mniejsze grupy studenckie i lepszy kontakt, o tyle no, będzie to skutkowało poważnymi problemami w zakresie finansowania dla tych uczelni, które tych współczynników nie wypełniają. Czyli jednym słowem mamy znowu takie zderzenie, panie profesorze, tego co na papierze z tym co w rzeczywistości. Tak i trochę... No, Mamy tutaj problem też takiego braku zróżnicowania ze względu na charakter uczelni. Czyli, o ile na niektórych uczelniach ten współczynnik będzie stosunkowo łatwo osiągnąć, albo jest on potrzebny ze względu na pracę w pracy w grupach ćwiczenia, laboratoria, o tyle w innych no, można byłoby dyskutować, czy, czy koniecznie ten, ten współczynnik jest najlepszy. Ale to jest coś, co niewątpliwie wpłynie na polską naukę już w przyszłym roku i wpłynie też na decyzje rekrutacyjne uczelni. O tym nie należy zapominać, że tegoroczni maturzyści no, prawdopodobnie odczują już skutki tych, tych rozwiązań, bo uczelnie będą próbowały dostosować się do tych rozwiązań, które zostaną przyjęte. Tak eufemistycznie mówiąc, będzie trudniej? Będzie trudniej mhm. na dobrych uczelniach. Tak, no, wiemy, że jest niż demograficzny, wiemy, że istnieje szereg prywatnych uczelni, które no, balansują że tak powiem, pod względem ekonomicznym, mają problemy, więc oczywiście tam będzie no, pewno automatycznie większy strumień studentów. Mówi się o tej reformie, że to taka reforma 2.0. Panie profesorze, z czego mogą się bać mniejsze uczelnie, a z czego mogą się cieszyć większe? Czy może niepotrzebnie taka kategoryzuje? To znaczy może tutaj nawet nie tyle chodzi o wielkość uczelni, tylko właśnie o te, o te proporcje, tak? Znaczy ta reforma ma pewne pozytywne oczywiście aspekty dotyczące podniesienia jakości pracy naukowej, na przykład zwiększenie ilości punktów za publikacje międzynarodowe, za badania zewnętrzne, również z udziałem podmiotów zagranicznych, więc chcemy, żeby nauka była bardziej otwarta na współpracę, żeby motywować prowadzących No miejmy nadzieję, że, to do tego doprowadzi natomiast ci którzy nie prowadzą badań i mają złe zbyt mało, prowadzących zbyt mało kadry w stosunku do, do liczby studentów. No Ci powinni się niewątpliwie obawiać. A to jest czas na to, żeby to wszystko przemyśleć gdzieś, gdzieś wewnątrz uczelni. Wracając jeszcze do konferencji, z której Pan wrócił, o tej współpracy gospodarki, administracji, innowacyjności, bo to zawsze pięknie brzmi, nauka i innowacyjność. To się wszystko łączy, tym bardziej, że w zasadzie wszystko jest postawione właśnie... Na ten wspólny mianownik. Mm -hmm. Tak, tutaj y, są pewne działania, zwłaszcza w zakresie y, takiego Narodowego Instytutu, Instytutu y, Technologicznego. To jest koncepcja nowa też ministerstwa, która y, była przedmiotem y, dyskusji. Chodzi o to, żebyśmy y, wybrali wśród jednostek badawczo-rozwojowych y, te, które są najlepsze y, i te, które mają możliwości wdrożeń, y, utworzyli z nich coś na kształt takiego. Y, no, poprzez analogię do Stowarzyszenia Instytutów Fraunhofera w Niemczech to są takie, instytuty naukowo-badawcze które są nastawione na współpracę z przemysłem jest tego rodzaju konsorcja tak tak konsorcja badawcze dosyć dobrze dofinansowane ze środków publicznych na zasadzie jeżeli dostaniesz na przykład, milion z przemysłu my dodamy ci drugi ze środków publicznych tak żebyś mógł prowadzić pracę wyprzedzające więc oczywiście. To jest założenie dobre. Te, te propozycje zakładają też komercjalizację części jednostek badawczo-rozwojowych. I z tym tutaj sytuacja już nie jest taka, taka klarowna, ponieważ te doświadczenia. Które... Jeszcze daleka nam do modelu zachodniego. Znaczy daleka nam do modelu zachodniego, ale te komercjalizacje, które przeprowadziliśmy w ostatnich latach, no pokazały, że niestety większość z tych jednostek badawczo-rozwojowych przestała być de facto pełnić funkcje badawcze. Tak? Nie, ten model komercjalizacji się po prostu nie powiódł. Nasz przemysł nie jest jeszcze gotowy do tego, żeby płacić wystarczająco dużo zaprowadzone badania i, i tutaj, no, wsparcie państwa rozsądne jest konieczne. No i po to też potrzebne są takie konferencje właśnie programowe Narodowego Kongresu Nauki, z której powrócił, szanowni państwo, nasz dzisiejszy gość, profesor Łukasz Mamica z Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego. Jak zwykle, coś rady spotkanie z katedrą w Radiu Kraków. Panie profesorze, dziękuję za czas. Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu.